w sprawie, która nie jest żadną tajemnicą, która jest w zasadzie tajemnicą Poliszynela, wiemy, że mamy do czynienia z kompletną zapaścią i degrengoladą wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. I o tym już mówią wszyscy. Od paru miesięcy jest nawet taki program na Polsacie w telewizji, gdzie pokazują te najbardziej patologiczne przykłady działania prokuratury, policji i sądu. I to w zasadzie każdy dorosły wie, że mamy do czynienia z całkowitą bezkarnością, arogancją, dowolnością działania wymiaru sprawiedliwości. To jest wiedza powszechna. Na ten temat nie chciałbym mówić, bo każdy może takie przykłady ze swojej rodziny, znajomych, sąsiadów czy przyjaciół może takie opowiadać. Ja chciałbym Państwu powiedzieć na temat tego, jaka jest geneza tego mechanizmu i jak to zmienić. Bo to są dwie rzeczy kluczowe. Pierwsze, jak to powstało i dlaczego to tak funkcjonuje. Dlaczego tak jest tolerowane przez władzę i jak to możemy zmienić, czy w ogóle możemy to zmienić, jeżeli tak, to w jaki sposób to można zmienić. Zacznijmy od opisu, jak ten mechanizm wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o konkretnych ludzi i nazwiska. Daję trzy przykłady, żeby to tak najbardziej obrazowo przedstawić. Takich prominentów reprezentujących różne filary wymiaru sprawiedliwości. Podstawową elementem jest oczywiście sądownictwo, czyli sędziowie. To jest korona wymiaru sprawiedliwości i decyduje o kształcie funkcjonowania praktyce prawa. Otóż nie nastąpiła w Polsce po odzyskaniu niepodległości żadna weryfikacja sędziów. O ile w policji, w służbach specjalnych, w prokuraturze były pewne formy, bardzo szczątkowe, weryfikacji tych funkcjonariuszy, o tyle, jeżeli chodzi o sędziów, w ogóle nigdy nie przeprowadzono przeglądu kadr pod kątem, którzy sędziowie sprzeniewierzyli się zasadzie niezawisłości sędziowskiej i byli dyspozycyjni w czasach komunistycznych. Chodzi o wielotysięczną kadrę sędziów, którzy skazywali na karę śmierci wiele tysięcy patriotów, żołnierzy Armii Krajowej, WiN-u, NSZ-u i tak dalej w latach 40. i później, jak również chodzi o ponad 1000 dyspozycyjnych sędziów, którzy w okresie stanu wojennego skazywali nas, działaczy opozycji, za dążenia wolnościowe. Nikt z tych sędziów nie poniósł odpowiedzialności ani karnej, ani dyscyplinarnej. Żaden. Kropka. Była podjęta pewna próba. Ja ją podjąłem w imieniu klubu parlamentarnego KPN, bo była taka ustawa w połowie lat 90., że można było w stosunku do konkretnych sędziów wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. W efekcie, gdyby im uchylono immunitet, to również karnego. Niemniej we wszystkich tych wnioskach Krajowa Rada Sądownictwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, które składałem, na sędziów, którzy orzekali w procesach KPN-u, odmawiano wszczęcia takiej procedury. Powiem więcej. Instytut Pamięci Narodowej ustalił 51 sędziów z imienia i nazwiska, którzy w okresie stalinowskim skazali na karę śmierci żołnierzy podziemia niepodległościowego, wiedząc z akt sądowych, że oni są niewinni. Nie mówimy o wszystkich sędziach, którzy skazywali. Mówimy tylko o 51 przypadkach, gdzie udało się z akt zachowanych w IPN-ie ocenić, że sędzia w momencie wydawania wyroku już wiedział, że mamy do czynienia z fałszywym oskarżeniem. To znaczy, z reguły była to sytuacja taka, w której przychodził oskarżony i mówił, jestem pobity, wymuszono zeznania groźbą, czy siłą, czy przez tortury, czy po prostu dokumenty są w sposób oczywisty sfałszowane, na przykład bardzo często oskarżano ludzi, że byli agentami Gestapo. To był taki ulubiony argument, prawda, żeby skazać kogoś na karę śmierci, to przedstawiano takiego żołnierza podziemia, że jest agentem niemieckich służb. To często było szyte tak grubymi nićmi, że w trakcie procesu po prostu okazywało się to kłamstwem. I w 51 przypadkach zachowanych akt, a trzeba powiedzieć, że te akta zostały w dużej mierze przetrzewione, udało się pokazać, że sędziowie już w momencie rozprawy wiedzieli, że nie powinni skazać, a jeżeli już nawet skazać, to przynajmniej nie na karę śmierci, no bo było widać, że to jest lipa, to oskarżenie. I w takim przypadku 51 sędziów, bo trzeba powiedzieć, że sędzia jest w wyniku umowy okrągłego stołu w Polsce, to jest ewenement w ogóle w Europie, sędzia jest sędzią dożywotnim. Nie przechodzi na emeryturę. Przechodzi tylko w stan spoczynku, ale jest dożywotnio sędzią. Czyli dożywotnio ma immunitet sędziowski.
Czyli pracuje, no pensje, przywileje, nie płaci ZUS-u w czasie pracy, składek i tak dalej, ma mnóstwo przywilejów, ale istotne jest to, że sędzia do końca życia ma immunitet. To sobie załatwili komuniści przy okrągłym stole, to jest taka zmiana i chodziło o to właśnie w przypadku tych 51 sędziów stalinowskich, że również trzeba było wystąpić o uchylenie immunitetu. Żeby to rozpatrzyć, musiało się zebrać we wszystkich sądach okręgowych w Polsce zgromadzenia sędziów od tych sądów okręgowych, które wyrażają zgodę na uchylenie immunitetu. I na tych 51 wniosków tylko jeden został zaopiniowany pozytywnie. W 50 przypadkach sędziowie odmówili w ogóle prowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa sądowego. Mówimy o najpoważniejszej rzeczy, czyli no, pozbawieniu życia człowieka. Druga próba była taka, że ponieważ dekret o stanie wojennym został wydany w gazetach komunistycznych, oczywiście 13 grudnia, czy tam Żołnierzy Wolności Trybunie Ludu, ale został opublikowany, jak Państwo wiedzą doskonale, w Dzienniku Ustaw dopiero 16 grudnia, a i to nawet nie jest pewne, czy to jest prawda, ale taka jest data tego dziennika, że 16. Czyli wszystkie działania prawne podjęte zanim został opublikowany dekret o stanie wojennym są oczywiście z mocy prawa nawet PRL-owskiego nielegalne. Niemniej faktem jest, że 37 sędziów oraz pewna grupa prokuratorów prowadziła sprawy i skazała ludzi w województwie katowickim, przywódców strajku, na wieloletnie więzienie w okresie między 13 a 16 grudnia. Czyli sprawa jest ewidentna procesowo, oni zresztą tego nie ukrywają, że orzekali na podstawie gazety. To znaczy prokurator i sąd miał w ręku Trybunę Ludu. To był ich argument prawny. Nie mieli żadnego dokumentu formalnego, który by pozwalał na sądzenie i oskarżanie ludzi za sprzeciwianie się stanowi wojennemu. I w tych 37 przypadkach sędziów Instytut Pamięci Narodowej wystąpił z wnioskiem o ściganie ich za wydanie decyzji w sytuacji, w której mieli świadomość, że to jest bezprawne, nawet z punktu widzenia ówczesnych przepisów. Również w tym przypadku sędziowie się zwrócili do Sądu Najwyższego, czy w ogóle można ścigać sędziów za takie przestępstwo. I Sąd Najwyższy wydał uchwałę obowiązującą jako wykładnię, że nie można sędziów komunistycznych ścigać za przestępstwa, które popełnili w przeszłości, ponieważ oni wszyscy in gremio działali w dobrej wierze. Wiadomo, prawda, oni chcieli dobrze, ale wyszło jak zwykle.